zaprosiłem tutaj do Belwederu, aby poinformować opinię publiczną o tym, że już podjąłem decyzję i odpowiednie postanowienie zostało przeze mnie podpisane. Wybory parlamentarne będą 25 października. To chyba nie jest wielkie zaskoczenie, bo tak naprawdę były do wyboru 3 niedziele październikowe. Uzasadnienie jest proste. To jest data, która pozwala stosunkowo gładko przejść Państwowej Komisji Wyborczej od ostatecznego zliczania głosów oddanych w referendum do działalności związanych z wyborami parlamentarnymi. Poinformowałem o mojej decyzji panią marszałek Kidawę-Błońską, poinformowałem o mojej decyzji pana marszałka Borysewicza. Liczę, że przekażą tą informację także klubom. Poinformowałem przed chwilą także w rozmowie z panią premier, bo przecież data wyborów ma istotne znaczenie z punktu widzenia także i funkcjonowania rządu i podejmowanych przez ten rząd decyzji. Proszę państwa, w nawiązaniu do tej decyzji mojej o wyborach parlamentarnych, chciałbym powiedzieć, że absolutnie nie biorę pod uwagę możliwości kandydowania w tych wyborach ani do Sejmu, ani do Senatu, co oznacza, że tak naprawdę będę pełnił bardzo ważną funkcję byłego prezydenta Polski. Chciałbym na zasadzie ugruntowywania dobrych obyczajów politycznych w naszym kraju dopiero po zakończeniu misji prezydenckiej, a więc najwcześniej 6 sierpnia, kiedy już będzie nowy prezydent i kiedy ja już nie będę pełnił funkcji, zamierzam złożyć wniosek do sądu o rejestrację Instytutu Bronisława Komorowskiego działającego na prawach fundacji. Chodzi także o to, aby nie było żadnych wątpliwości, że działania fundacji także na rzecz pozyskiwania środków finansowych na działalność merytoryczną no nie wiązała się z żadnymi wpływami z tytułu pełnionej władzy. Chciałem, proszę państwa, poinformować również o mojej, jakby przekazać moją ocenę związaną z referendum, które, jak państwo pamiętają, z 3 pytania. Na trzecie pytanie, o które się zwróciłem o zgodę do Senatu, no, doczekaliśmy się, zdaje się, częściowej odpowiedzi już w tej chwili i bardzo się z tego cieszę. Wprowadzenie do ustawy zasady pro dubio in tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatnika, a nie urzędnika, o co zabiegam od wielu już od długiego bardzo czasu, co uczyniłem także pytaniem w referendum, traktuję ten zapis w ustawie, która wyszła z Sejmu, no proszę państwa, jako pierwszy sukces referendum. Po prostu jest to pierwszy sukces referendum. Liczę na to, że w procesie legislacyjnym ten sukces zostanie utrwalony, że jeszcze będę miał okazję ja albo mój następca po prostu podpisać tą ustawę. Ale powiem tyle, że zostały jeszcze 2 pytania w referendum. Też liczę na podobny sukces. Proszę państwa, ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to pewnie najbardziej państwa interesuje, bo to jest kwestia ustawy o in vitro. Informuję dzisiaj, że odpowiednią decyzję podejmę w przyszłym tygodniu i oni jak najszybciej po zakończeniu wszystkich prac nad oceną rozwiązań proponowanych w ustawie państwu jak najszybciej przedstawię za państwa pośrednictwem opinii publicznej. Chciałem w tym momencie podkreślić tylko jedno, że tak jak w stosunku do wszystkich ustaw, szczególnie na etapie kończenia przeze mnie misji prezydenta, zwracam szczególną uwagę do jednego jako najważniejszego aspektu oceny proponowanych przez parlament ustaw do podpisu prezydenckiego, mianowicie na kwestię ich konstytucyjności. I pod tym kątem będą badane wszystkie ustawy, no bo to też tak jest w praktyce funkcjonowania państwa,
szczególnie parlamentu w okresie przedwyborczym, że stosunkowo często zdarzają się sytuacje, w których przysyła się do podpisu prezydenta niekoniecznie bardzo w pełni konstytucyjne rozwiązania. No, trochę w gorączce przedwyborczej debaty, która często zresztą, tak jak w przypadku debaty o in vitro, przyniosła w moim przekonaniu wiele strat, wiele szkód i wiele ludzkiego bólu, bo myślę, że była czymś ta debata parlamentarna nad ustawą o in vitro była w sposób szczególny bolesna, przykra dla tysięcy, dziesiątków tysięcy polskich rodzin czy osób, które dzięki tej metodzie albo mają dzieci, albo dzieci chcą mieć. Dziękuję bardzo, czyli do przyszłego tygodnia. Dziękuję bardzo.